Dzisiaj znajdujemy się przy jaskini Pychowickiej. Drzwi są otwarte i pewnie zostaną otwarte, ponieważ zawiasy strasznie zardzewiały i nie chcą się ruszać, ale jakby jednak ktoś kiedyś zamknął, to pokażę wam jak te drzwi otworzyć. I będziemy wchodzić do środka. Tak, tu jest taki zaczas tylko. I wystarczy wsadzić rękę tu. No, o, i czekaj. O, i tym można wtedy ruszać. Tylko już jest wysunięte akurat. O, i zamykać. Dobra. Teraz tak, jesteśmy w jaskini Pychowickiej, kiedyś zwaną Wiślaną. Tu widać, że jest rynienka z urobkiem czyimś. Kiedyś to było schronisko, tylko chyba takie, co widać tutaj, gdzie jest okopcone. Ale dopiero potem jaskiniowcy wykopali dalszą część tej dziury. Zostawimy rzeczy. Tu widzę, że też jakaś blacha. Tak, szerokie, to jest fajne, szerokie, duże. Poczekaj teraz. Tu jeszcze gdzie jest okopcone, to kiedyś było schronisko. Tylko dopiero je później rozkopali, chyba gdzieś od tego poziomu, tak jak widać. Dobra, iść trochę dalej. Jesteśmy w pierwszej salce, która jak widać jest dosyć spora. Można iść na lewo i na prawo. Na prawo jest do tej głównej salki, ale to może nagramy, jak będziemy wychodzić. Tutaj chyba też coś próbowali kopać. No, tu ktoś próbował kopać. To jest przejście tam do tej salki. A, tutaj też. To sobie się pewnie łączy z tymi lisimi norami, co są wokół. Dobra, teraz Gabriel, pójdziemy tam w lewo. Dobra. Możesz wziąć młotek jak chcesz. Bo gdzieś tam można coś poruszać będzie. Poczekaj, nie uciekaj. Dobra. Czyli jesteśmy w tej salce z rozdrożami. Jedno, drugie, trzecie. Tam prowadzi do sali, ale my pójdziemy lewą stroną cały czas i obejdziemy jakby jaskinię dookoła. Tu jest jakaś pierwsza salka, co była. Tu jesteś po prawo jeszcze. Na prawo to jest taki... Czekaj. Na prawo, tam gdzie patrzyłeś, jest taki tunelik, który łączy się z salką, do której będziemy szli, jak będziemy wychodzić. No dobra. To nie ma sensu tędy iść, ale jakby co, to idziemy tam na wprost. No możesz iść głową do przodu cały czas. Tu jest jakaś wanta. Troszkę wody. O, tutaj chyba było kopane. No, ktoś coś tu próbował na pewno. Ładnie jest to rozkopane. Ale widać, nie znaleźli nic tutaj, żadnego korytarza chyba. Poczekaj, żebyś mi nie uciekł tak daleko. Nie uciekł. Ktoś sobie tu zrobił staśmy chyba rozdroże, czy jakiś punkt. I z tego co mi się wydaje, aha, tu się kończy, ale przechodzi w takie ciasne coś.
Ale jest ładne echo tutaj, o dziwo. Muszę przyznać. A zagiem, nagram, zarobię. Jak się lubię wciskać, to się lubię wciskać. Nic tutaj nie ma. Wracamy do tego punktu. Nie ma. Skąd to echo? No ten korytarz, do którego się wciskasz, nie ma na planie, z tego co kojarzę. No nie ma. Też się wcisnę, zobaczę. Ale to idzie w złym kierunku, bo to idzie jakby w stronę tamtych sal. Za chwilę zobaczysz, że tam dookoła można obejść. Tam ktoś chyba w dół próbował. No zresztą widać. Dobra, możesz iść dalej tam. Tu szturek wypadł, żeby się nie zgubić. Jakieś dzieci chyba musiały tu wchodzić, wiesz? Dobra, i teraz możesz tam zaczekać, ja tylko nagram to, co tutaj miałeś. Idę do ciebie. To miejsce jest fajne, tak. Ale widzę, że tam chyba jakiś zawał był, albo coś dziwnego. To zobaczymy. Idę tam. To idź gdzie chcesz. Tu widzę, jak mówiłem, że lisy wchodzą do tej jaskini, to wchodzą. Tędy właśnie sobie wszedł jeden. Dokładnie tędy. Czyli tam musi być jakaś fajna kontynuacja, tylko to... nikt tego nie wybierał. Stoimy w salce. Gabriel wchodzi na górny poziom. Stąd będą chyba najlepsze ujęcia, z tego co widzę. Ślisko, cholera. Tak, 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 bo kapie ci woda i to musi iść do góry. Będziesz tu wchodził? No jak wyjdziesz, to tak. Bo nagam całość, chyba że mam iść tam... Nie wiem, co. No to dobra, to idź tam. Nie wiem. No czekaj, to idę w takim razie za tobą. A lisy? To już zobaczymy. Ja stoję teraz tak. Tam poszedł Gabriel, pójdziemy za nim. Wow, tu się nacieki zaczęły odtwarzać chyba, bo kiedyś tak nie było. Takich w miarę żywych, jak teraz. To ciekawe. No faktycznie miniemy się. No, czyli to jest ewidentna kontynuacja od tych lisich nur. Co nagrywałem na polu. Sej. O! Wejdę, zobaczę, co jest. A wejdź, bo tego nie było. Ten kask jest strasznie trudny, chyba go ściągnę. A tu, tutaj to musisz uważać tylko, żeby się nie walnąć w głowę, a tak to ci nic nie spadnie, możesz ściągnąć. Faktycznie.
Oko na dół, czy gdziekolwiek. Jak chcesz, to wyślesz mi ujęcia. No wyślę, wyślę. Ja to sobie zmontuję filmik dzisiaj pewnie. Gabriel się wciska jako pierwszy człowiek po jakimś zwierzęciu, zapewne lisie, do dziury, której nie było. Co? Czekaj, zamieńmy się miejscami na chwilkę. Ja to rozgrzebię na moment. No, wejdź se tu. Trzymaj, a młotek mój? O kur... Tu gdzieś powinien być. Pewnie go zaspałem. Po lewej tu. Mam, chyba. Mam już. O, dobra. Czekaj, weź ten kask. Kret. No. Warto to rozgrzebać, jeszcze mam. Szpachelka by się przydała. Nie. Kurde, kamerka, ja to zobaczę. Kamerą. Masz tam coś? Idzie kontynuacja, tylko że on może iść do tego bocznego ciągu. Za małe. No musiałbyś wypieprzyć tą ziemię tutaj, żebyś nie szedł głową w dół, żeby to kopać. A jak oni mają zalać to betonem, to jaskinie za niedługo, to się nie opłaca. Dobra, ja się cofam. Wziąłbyś tylko mój młotek. To jest ładne. No tego nie było tak. To się musiało zacząć tworzyć chyba. O, tu jest takie coś, bo drugie. Tam jest dolny poziom. Dobra, Gabriel, możesz iść, bo ci nagram jak... Gdzie jest ten młody? Po prawej stronie był. O kurde. To się zatrzymasz jak coś. Dobra. To wbij teraz lewa, będziesz ta. Dobra. Ty iść pierwszy, bo chcesz najpierw z perspektywą. No to może być ten list, co tam szedł i przeszedł. Aha, bo to może. A tam idzie coś dalej, czy tylko tyle? To jest komin jakiś. Aha. A to nie wiem, wejdę tu jeszcze. A taki kominek. Chyba nic tu ciekawego nie wiem. Dobra, to możemy się minąć. Zostaw mi tu młotek. Ja jeszcze sobie zobaczę coś gdzieś. Dobra, wychodzę. Dobra, to się suń tu bokiem. Dobra. Faktycznie jakieś gunwo. A to może być ślady nietoperza nawet, wiesz? Może. Chyba, że tak z góry coś srało, ale wątpię.
Dobra. Stąd się sypie, tam mogą wychodzić te lisy też. Uważaj, żeby ci nic nie spadło na głowę teraz. Wbija się tam z metr. Coś tam idzie, ale no niestety nic nie puściło, tak jak myślałem. O właśnie, jakieś kominka czy coś, nic. Dobra, schodzę w dół. Uwaga, uwaga, uwaga. Zasypałem się jeszcze do rękawa. O. Łom. A nie, drut. Na pewno próbowali się przebić do powierzchni.